Cześć Boże, kochani, dawno nic nie nagrywałem, więc stwierdziłem, że nagram dzisiaj parę słów do Ewangelii, którą nam daje Pan. Ewangelii, która mówi o bogactwie. Mnie najbardziej porusza dzisiaj zdanie, że bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie, że to jest niemożliwe, ale będzie miał trudności. Kiedy uczniowie usłyszeli te słowa Jezusa, to wręcz się przerazili, tak pisze Ewangelista, więc no, musiało to być mocne słowo dla nich wszystkich. Bogactwo to nie tylko kwestia, ile dolarów mam na koncie, ale bogactwem jest to wszystko, co po prostu masz do dyspozycji. Twoje talenty, twoje możliwości, twoje zalety, twoje perspektywy, rzeczy materialne też. I może być tak, że w pewnym momencie życia przestajemy te rzeczy posiadać, a one zaczynają posiadać nas. Może być tak, że zaczynamy być niewolnikami własnych marzeń, możemy być niewolnikami własnych ideałów, pracy, przedmiotu, pieniędzy, talentów. I często nawet jakoś tak mocno o tym nie myślimy, ale to jest bardzo takie subtelne działanie tych wszystkich rzeczy. W pewnym momencie po prostu przestajemy być wolni. To słowo dla mnie jest zaproszeniem do tego, żeby popatrzeć, czy to ja posiadam bogactwa, czy to bogactwa posiadają mnie. Czy ja te bogactwa różnej maści wykorzystuję po to, żeby robić dobro? Czy to ja je wykorzystuję dla Pana, dla ludzi, dla ewangelizacji, dla zmiany tego świata? Czy może jest tak, że to one mnie wykorzystują i idę po prostu na stracenie? Jestem w Otwocku, jestem w lesie. Wybrałem nie bez przyczyny takie miejsce. Widzicie za mną ruiny, nie wiem czego. Jechałem sobie przez las i zobaczyłem te ruiny i pomyślałem sobie idealne miejsce, żeby nagrać te słowa, ponieważ może być tak, że będziemy wyglądać jak ta budowla. Kiedy damy się wodzić naszym bogactwom, kiedy im za bardzo zaufamy, to skończymy tak. W ruinie, opuszczeni, wykorzystani. Byle jacy, ze śladami na ścianach, które ciężko z siebie zrzucić. Jeśli dajemy się wykorzystywać bogactwom, jeśli jesteśmy niewolnikami własnych możliwości, to możemy popaść w ruinę. I z tym Cię zostawiam. I pozdrawiam bardzo i dziękuję za obejrzenie, usłyszenie tego materiału. O modlitwę proszę za młodych chłopaków, którzy tutaj w Otwocku przeżywają swój postulat, czyli taki pierwszy etap formacji zakonnej, formacji palotyńskiej. Ja razem z księdzem Marcinem mam zaszczyt, możliwość ten postulat prowadzić. Dla mnie to też coś nowego, więc dla mnie też się modlicie. I pozdrawiam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, daj subskrypcję. Napisz w komentarzu, jeśli jakaś refleksja się w tobie zrodziła. A ja Cię pozdrawiam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam z Panem Bogiem.